W zatoce przystani żeglugi ostruckiej tydzień standardowo się nie zaczął. W poniedziałek w godzinach porannych strażacy zostali wezwani do ugaszenia pożaru maszynowni statku wycieczkowego. Gdyby straż spóźniła się kilkanaście czy nawet kilka minut, doszłoby do poważnego skażenia środowiska. Ten epizod obejmuje skażenie powierzchni wody przez wyciek substancji ropopochodnej z uszkodzonego statku. No i ostatecznie, jeżeli z wywiadu, ze zdarzenia wyniknie, że jedna osoba prawdopodobnie utonęła w trakcie tego zdarzenia, próbując się ratować przed pożarem. To akcja upozorowana. Ćwiczenia są realizowane przez służby bezpieczeństwa kilka razy w roku. Ich przebieg jest nadzorowany i koordynowany przez dowódcę jednostki. Gdyby poszkodowani nie byli manekinami, strażacy również stanęliby na wysokości zadania. Znaczy tak, oczywiście mamy procedury, które gwarantują nam uzupełnienie stanu osobowego i sprzętowego. Posilamy się siłami ochotniczych straży pożarnych. W każdym razie w każdej chwili możemy przerwać epizod i podjąć działania związane z prawdziwym zdarzeniem. Takiej potrzeby akurat nie było. Warto jednak mieć świadomość, że w Straży Pożarnej nieustannie prowadzone są rozmaite szkolenia, na czym korzystają strażacy, zwiększając swoje doświadczenie zawodowe, ale także my, mieszkańcy. Dzwoniąc pod numer 112 lub 998, zawsze możemy liczyć na pomoc.